Lubuskiego Centrum Informacyjnego. Dzień dobry, to jest Rozmowa Dnia. Moim Państwa gościem jest dr Andrzej Buk, dyrektor Biblioteki Norwida. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Panie dyrektorze, porozmawiamy o tym, co się dzieje w Norwidzie w październiku, w Bibliotece Norwidza, a dzieje się bardzo dużo i to bardzo dużo różnorodnych rzeczy. I dlatego chciałem zapytać, ile mamy czasu. Czasu mamy tyle, żeby opowiedzieć o tych najważniejszych rzeczach, bo będzie między innymi po scriptum Cozy Film Festival i też fantastyczne spotkania z twórcami filmowymi. No tak, tak, to jest pewna już tradycja, czy taka prawidłowość, że przed festiwalem, czyli tym czasem, kiedy festiwal odbywa się przez tydzień, mamy tak zwane forpocztę, a po festiwalu postscriptum. W tym roku sprzyja nam tu Polski Instytut Sztuki Filmowej, który nam jest mecenasem tego cyklu spotkań. Wiadomo, jak to festiwal, jest finał, jest gala, ogłoszenie werdyktu. Ale nie każdy mógł odebrać osobiście. Właśnie, i stąd też pomysł na to postscriptum. Będą to reżyserzy, twórcy filmów, które zostały nagrodzone nagrodą naszą, statuetką Klaps 2024, a nie mogli przybyć, nie mogli osobiście odebrać tej nagrody. I to jest taki pretekst do spotkań. I tu będzie gościem Sławomir Fabicki, reżyser, scenarzysta, członek Europejskiej Akademii Filmowej, bo jego film Lęk został właśnie na naszym festiwalu nagrodzony, ale również młodzieżowe jury, bo to warto podkreślić, nagrodziło z kolei film Marcina Bortkiewicza, Tonia, i też będzie 9 października naszym gościem. Będzie szansa na tą konfrontację reżysera z twórcą i myślę taką bardzo twórczą rozmowę, bo sam chciałbym się zapytać o kilka włączyć, rzeczy, porozmawiać właśnie, dlaczego akurat ten wybór. No i myślę na deser, ale to taki będzie wyśmienity deser 22 października. Z kolei Jan Jakub Kolski i jego film Wariaci, czyli ostatnia jego produkcja twórcza, został nagrodzony. Aktorka związana z Zieloną Górą, czyli Alicja Stasiewicz. Tak, tam mogę powiedzieć i Alicja jest, i Lech Mackiewicz, co prawda przemyka tam w jednej ze scen, ale jednak jest obecny, a to jest przecież aktor, reżyser związany, scenarzysta z naszą sceną również przez wiele lat. Także że myślę, że to będą ciekawe, ważne spotkania. No, Jan Jakub Kolski to jest już osoba, legenda. Reżyser, legenda, postać kultowa. W każdym razie będzie szansa, żeby porozmawiać. Tu dodam tylko, że będzie to też ciekawe zdarzenie, bo reżyser Kolski dostał i ten film Wariaci dostał nagrodę jurorów w kategorii Cozy Gangsta Film. Dlatego, że tam też jest gatunkowe. No od tego, od czego w ogóle nasze działania festiwalowe, filmowe kilkanaście lat się zaczęły w Kargowej, także że wiele osób troszeczkę było zadziwione tym werdyktem jurorów, ale no, podczas gali już Łukasz Maciejewski uzasadniał tę decyzję, a to będzie szansa porozmawiać, zapytać, jak reżyser się na tę nagrodę zapatruje, ale kiedy dowiedział się, że chcemy jednak go zaprosić, bo Alicja Stasiewicz odebrała w jego imieniu tą nagrodę, to chętnie zgodził się i przybędzie. To są te filmowe smaczki, które nas czekają w połowie miesiąca, ale również między innymi rozmowy o Zielonej Górze, o Lubuskich Winnicach, czytelnia dramatu i będzie dużo wokół Mrożka. Tak, taki temat, który mnie osobiście nurtuje, i który miał być nawet takim pretekstem do dużego spotkania. Na razie żeśmy to odłożyli w czasie. Ale czyli literatura polska na scenie. Właściwie dramaturgia polska na scenie. Bo to jest jakby uzasadnienie obecności w tym pierwszym kolokwium. Ja to sobie nazywam, że to będzie takie dwudniowe kolokwium literackie. I bohaterem
postacią wiodącą tych kilku spotkań będzie Sławomir Mrożek, ale to pytanie, które sobie zadaję, zresztą nie tylko ja, a teatrolodzy, literaturoznawcy, dlaczego tak mało jest, ja to nazywam Mrożka, ale nie tylko, Różewicza, Grochowiaka. Jest wielu autorów, których ja zaliczam do klasyki współczesności, którzy właściwie dominowali na scenie polskich teatrów. Jeszcze kilkanaście lat temu. I właściwie dzisiaj pojawiają się te nazwiska, no Janusz Głowacki chociażby, przecież to nasz... Był taki okres, gdzie... Tak, Głowacki, jego kariera w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, dla mnie zresztą to też był taki jego całe amplua, wizerunek takiego trochę zdziwaczałego intelektualisty, to był wzorzec. I w tej chwili no bardzo rzadko pojawiają się na scenie i chcemy o tym porozmawiać. I pierwszym autorem, jak wspomniałem, o którym będziemy rozmawiać, to jest Sławomir Mrożek. I tu gościem podczas tych dwóch dni specjalnym, ważnym będzie profesor Anna Nasiłowska z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pierwszego dnia konwersatorium bibliotekoznawcze, to jest nasz taki, no tak, zdarza się, że niektórzy mówią konserwatorium bibliotekoznawcze, ale czy pod takim dość prowokacyjnym tytułem wykład, czy Mrożek stanie się Fredrą? Więc to jakby ta, no pewnie zapytanie o trwałość tej dramaturgii, tej literatury. To od razu nawiążę do spotkania, które ostatnio odbyło się też w ramach, jakby Biblioteka Norwida zorganizowała przecież spektakl, w którym występowała pani Anna Seniuk, która właśnie mówiła o tym, dlaczego tak mało Fredry jest grane i jak bardzo jest to potrzebne między innymi adeptom właśnie sztuki aktorskiej, że dopiero na Fredrze są w stanie się nauczyć języka, jakby prawidłowo wymawiać piękne polskie zdania. Ja nie ukrywam, że dla mnie ten spektakl z Teatru Polonia, życie pani Pomzel w mistrzowskim wykonaniu Anny Seniuk, pani profesor Anny Seniuk, no to było bardzo ważne wydarzenie, ale też jakby była gościem naszych urodzin. Tak, to jest dygresja, ale właśnie przypomniało mi się, bo mówiła o Fredrze, tak? Tak. Że młodzi studenci jakby mówią, a czemu Fredra, czemu taki język, a potem chętnie po niego sięgają, więc Mrożek, Fredry, no może faktycznie trzeba po prostu do tego wrócić. Tym bardziej, że następnego dnia wracam już do tego pytania zasadniczego. Profesor Anna Nasiłowska będzie też miała wieczór autorski, bo wydała taką opasły tom, to jest chyba 680 stron czy 70, właśnie Mrożek biografia. I jest to znakomicie napisana biografia tego artysty. I myślę, że poprowadzi to doktor Mirosława Szot z naszej biblioteki. Ale myślę, że to może też być bardzo ciekawe wydarzenie. Do tego dokładamy też jeszcze czytelnię dramatu, bo to jest nasz stały cykl. W roli głównej, tak. I tym razem na pełnym morzu. To, co przygotowuje nasz kolega Janusz Łastowiecki jako koordynator tego cyklu. Wojtek Romańczuk, tutaj na co dzień aktor i reżyser Lubuskiego Teatru, to przygotowuje od strony reżyserskiej, no bo to jest takie tak zwane czytanie performatywne. No i to wszystko jest jeszcze uzupełnione najnowszym wydaniem, 89, o ile dobrze pamiętam, jest to wydanie naszego kwartalnika literacko-kulturalnego Prolibris. I ten numer nosi tytuł Sufler. On zawiera bardzo dużo materiałów parateatralnych, czyli takich wokół współczesnego teatru, wokół współczesnego dramatu. Więc tam właśnie jest wywiad doktora Prusinowskiego, też naszego nowego kolegi, z Lechem Mackiewiczem i z Alicją Stasiewicz. To jest bardzo ciekawie zresztą skonstruowany, napisany wywiad. No, nie ukrywam, że też jest tam mój tekst o tym gatunku, który do niedawna mało był popularny tu w środowisku lubuskim, a uprawiają go pisarze. Okazuje się już od dawna.
Czyli taki tekst poświęcony właśnie temu gatunkowi, który uprawiają twórcy mieszkający, czy w jakiś sposób związani tu z Zieloną Górą, z Gorzowem, z tak zwaną ziemią lubuską. Więc myślę, że to oprócz rzeczywiście przeróżnych tekstów tak zwanych oryginalnych, z poezji, z prozy, nawet fragment dramatu, jest także, że ten numer się pojawi, Suflet, i będziemy mogli 17 o tym rozmawiać też w Norwidzie. Także że to kolokwium literackie, nazwijmy to tak roboczo, zapowiada się bardzo ciekawie. Będą wystawy, będą wernisaże, będą spotkania, tak jak mówiłam, o Zielonej Górze, o lubuskich winnicach między innymi. Tak, to są cykle, tak jak wspólnie z Towarzystwem Miłośników Zielonej Góry Winnica, już od dłuższego czasu po ukazaniu się tej trzeciego tomu, tej historii Zielonej Góry, która została pod patronatem miasta wydana, i to jest znakomita publikacja. Towarzystwo właśnie, które wspomniałem, u nas wspólnie organizujemy spotkania z badaczami, z pasjonatami, bo nie ukrywam, że dla mnie czasami ciekawsze są te spotkania z pasjonatami historii Zielonej Góry. No, jako tutaj człowiek, który napłynął, co prawda już dość dawno, do Zielonej Góry, to zachwyca mnie, czy porusza ta historia sprzed 1945 roku, czyli ten czas, kiedy mieliśmy tu instytucje, ludzi innej narodowości. To są rzeczy do odkrywania. Tak, i to się właśnie dzieje. To są bardzo jakaś taka szeroka tematyka w tej edycji październikowej, 29, przypomnę, października, będzie takie spotkanie, ten cykl nazywa się Rozmowa o Zielonej Górze, będzie spotkanie pod takim tytułem Rozwój przestrzenny Zielonej Góry. Ale ostatnie na przykład to byli znani zielonogórzanie. Byłem ciekawy, jak ci, którzy opowiadali o tym, referowali ten temat, jakich wyborów dokonują, bo to jednak nawet z perspektywy też osoby zainteresowanej historią Zielonej Góry, szczególnie historią lubuskiego teatru i rozwoju w ogóle środowiska teatralnego, no to pewnie te wybory zawsze są inne, więc myślę, że to jest też edukacja. Ten wachlarz, my realizujemy, ja to powtarzam, taką koncepcję biblioteki na wzór skandynawski, czyli biblioteka jako trzecie miejsce, jako miejsce spotkań. I te spotkania, to miejsce wymiany poglądów, edukacji i tak dalej, one są bardzo różne tematycznie. Bardzo, bo będzie spotkanie tutaj takie bardzo chyba też osobiste na temat lęku, jak sobie z nim radzić, tak? Tak, Lubuskie Laboratorium Dramatu to z kolei jest taka agenda, która bardzo ciekawe spotkanie organizuje, takie no, paraliterackie, para na styku z zagadnieniem psychologii, psychoterapii. Będzie tym razem gościem właśnie, to właśnie jest tytuł, Stres okiełznany i jak bez lęku iść przez życie, psychoterapeuta Piotr Kamrat. Ale też muszę powiedzieć, że ten Piotr Kamrat pojawi się podczas spotkania z Sławomirem, przepraszam, Fabickim, bo film Lęk też jest takim dyskursem na temat odchodzenia, na temat eutanazji, na temat przemijania, na temat bardzo dotyka, czy pokazuje tą relację u ludzi, których ten temat nagle zaczyna dotykać, a to odchodzenie staje się często, to nie jest nagłe, tylko to jest proces. I tutaj taki właśnie był pomysł, żeby nie tylko była rozmowa o filmie,
Tu mamy znakomite role Magdy Cieleckiej czy Zaratki, Radkiewicz. Nie Radkiewicz, przepraszam, ale również jest ten temat, który ten film wywołuje. Wiele osób będzie zainteresowane. To jest skomplikowane, także serdecznie tu zapraszam. Dla dzieci. Zielonogórzanie będą czytać też dla dzieci. No, biblioteka, kolejna agenda, która właściwie permanentnie prowadzi, oprócz tego, że udostępnia audiobooki, książki papierowe, to cały czas jest takim animatorem wydarzeń, warsztatów, spotkań adresowanych do najmłodszych. Także to jest dla nas takie przedszkole, można powiedzieć, biblioteczne, bo tam wyłaniamy czy zarażamy czytaniem. No właśnie, są przyszli czytelnicy. Tak, także że jak najbardziej Biblioteka Pana Klessa, to się oficjalnie nazywa Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży po modernizacji, tam tych wydarzeń jest rzeczywiście wiele. A co by Pan Dyrektor szczególnie polecał w październiku z tej bogatej oferty? Gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, to od razu mówimy, tak? I młodsi, i starsi czytelnicy, i na przykład pasjonaci jazdy rowerem, ponieważ też będzie finał takiej długiej akcji, tak? Że można było z chwili do chwili przemieszczać się rowerem i zbierać punkty i brać udział w grze. To jest podsumowanie takiego projektu Tam, gdzie oczy poniosą. To jest projekt, który jest realizowany przez z kolei Mediatekę Góra Mediów. Natomiast to pytanie jest kłopotliwe, bo musiałbym jeszcze znać kryterium tego polecenia. Z własnego punktu widzenia to oczywiście Postscriptum, bo to jest wydarzenie, które festiwal sam w sobie, to jest duże przedsięwzięcie krajowe, które realizujemy już w tym roku, realizowaliśmy po raz 13. Ale na przykład wernisaż wystawy 16 października jest wernisaż wystawy Tomasza Akusza, Cień duszy. To jest malarz, rzeźbiarz, scenarzysta, aktor teatralny. Skoordynowany przez z kolei dział nasz promocji i organizacji wydarzeń. I myślę, że to będzie znakomita wystawa, bo autor jest przedni. Twórca, artysta jest krajowy, by nie powiedzieć więcej. Więc to wszystko, ktoś inny z kolei, dla niego ważny będzie udział w kolejnym cyklicznym spotkaniu z lubuskimi winiarzami. Tym razem Fundacja Tłocznia się pojawia, lubuskie winnice znane i nieznane. I też będzie szansa poznawać tą historię winnego grodu, a właściwie ta historia inspiruje przecież działalność tych winnic, więc... Oprócz tego oczywiście spotkania z autorami, bo to też zawsze bardzo czytelnicy lubią, tak, kiedy można autorowi zadać pytanie. Ja jestem w październiku nastawiony bardzo na te dwa dni z profesorem Nasiłowską, bo to jest jakby bliskie. Mrożek, jego twórczość, realizacje sceniczne, a także początki, bo pani profesor bardzo ciekawie opisuje te początki Mrożka w Krakowie, te relacje z Wisławą Szymborską na przykład, czy Adamem Włodkiem, czyli to jest coś, co... Także ja zapraszam na naszą stronę internetową. Tam jest pełen repertuar. Na naszą stronę facebookową, twitterową. To nie tylko zresztą sam festiwal, w ramach którego robimy Postscriptum, ma też swoją stronę facebookową i www. My jesteśmy bardzo obecni w mediach społecznościowych i tam po prostu można sobie dokonać wyboru. Tak, na stronie Norwida jest takie piękne kalendarium, można sobie najechać na datę i tam widać, ile wydarzeń w ciągu dnia jest czasami w różnych filiach. Tak, jesteśmy obecni w różnych przestrzeniach miasta i myślę, że każdy może, bo taka jest rola biblioteki. Mamy, tak jak często pojawia się taki dyskurs, prawda, książka papierowa. Ja jestem zwolennikiem, że niech będzie cyfrowa, niech będzie audiobook, czyli książka mówiona, niech będzie
kodeksowa, czyli papierowa, i niech sobie czytelnik. Ja mam swoje preferencje, ale często właśnie przekonuję swoich współpracowników, że ten wybór to nie może być nasz. To musi być oferta, z którego czytelnik, użytkownik, tak jak droga kontaktu. No w tej chwili książkomat praktycznie ułatwia taką ścieżkę komunikacyjną, że my nie musimy wchodzić do budynku biblioteki, nie musimy przychodzić w momencie, kiedy ona jest fizycznie otwarta, tam od do, w zależności od dnia. My możemy po prostu sobie o północy, o czwartej nad ranem zamówić, pojechać od razu odebrać, albo następnego dnia też, nie wiem. Także, że no, to jest fenomen dzisiejszej biblioteki właśnie, ten rozwój też przestrzeni, oczywiście poszerzenia zasobów, bo przecież my dokumentujemy, zbieramy na przykład tak zwane DŻS-y, czyli dokumenty życia społecznego, czyli to no, na przykładzie, nie wiem, festiwali, czy teatru i plakatów, egzemplarza autorskich, fotogramów. Czyli wszystko to, co się dzieje. Bo taka jest rola biblioteki publicznej. Bardzo dziękuję za rozmowę. To była rozmowa dnia Studiu Lubuskiego Centrum Informacyjnego. Do zobaczenia. Dziękuję.